Ze studiów Albanii Krzysztof Nazarewicz witam wszystkich na moim kanale. Wtorek, proszę Państwa, jest dzień po rozpoczęciu się w Niemczech. No co tu dużo mówić, wojny wieśniaków, wojny chłopskiej przeciwko rządowi. Przypomnę, że 500 lat temu, dokładnie proszę Państwa, 500 lat temu była właśnie wojna taka chłopska w Niemczech i powody były podobne. Otóż podniesiono na nich jakąś tam, proszę Państwa, dziesięcinę. Jeszcze więcej mieli produkować, jeszcze więcej oddawać kler i, proszę Państwa, feudalni panowie chcieli więcej od nich, coraz więcej. I 500 lat temu wybuchło to powstanie, ta wojna chłopska, która no niestety zakończyła się fatalnie, proszę Państwa, dla niemieckich Bauerów. Otóż zostali pokonani w wojnie. Regularne wojska rozgromiły uzbrojonych w kosy niemieckich Bauerów i zagoniono ich znowu do pracy. Czyżby ta historia miała się powtórzyć, proszę Państwa? Kto wie, historia, jak mówię, zatacza koła. No i co tutaj się wydarzyło, o czym warto by wspomnieć? Otóż, proszę Państwa, firma Fendt, niemiecka firma Fendt, która produkuje traktory i różne maszyny. Otóż udostępniła kilkanaście takich traktorów do nauki dla policji, aby policja uczyła się otwierać i zapalać te traktory, jeżeli zostaną odstawione na bok. Otóż odbyło się to, proszę Państwa, w listopadzie. W listopadzie niemiecka policja uczyła się już, jak ściągać takie traktory z drogi. Przypomnę, że ten przepis rządowy o podniesieniu podatków i nałożeniu, proszę Państwa, i obcięciu dopłat do benzyny, do diesla, do ropy dopiero pokazał się w grudniu. Wygląda na to, proszę Państwa, że te zamieszki są absolutnie zamierzone, zaplanowane. Rząd niemiecki jak najbardziej spodziewał się takiej właśnie reakcji chłopstwa niemieckiego, które już od dawna protestowało, że jeżeli coś przyjdzie, jeszcze jakieś dodatkowe obciążenia, że oni po prostu nie dadzą rady. Już od paru lat protestowali z tym, że jakoś tam jeszcze ciągnęli, no ale teraz te absolutnie dobijające ten sektor przemysłu rolnego w Niemczech doprowadził, że wyszli na ulicę, wyjechali i to, proszę Państwa, wygląda, że było zaplanowane, te ćwiczenia niemieckiej policji, proszę Państwa, w listopadzie świadczą o tym, że to wszystko było jak gdyby ukartowane. No i co jeszcze, o czym to świadczy, proszę Państwa? Ano świadczy o tym, że ten rząd absolutnie nie ma zamiaru dogadać się z tymi Bauerami, podobnie jak i 500 lat temu. Wygląda na to, że ten scenariusz rzeczywiście się powtórzy. Świadczy o tym chociażby fakt, że w mediach zagranicznych absolutnie się o tym nie mówi. Jest to temat omijany wszędzie. Nawet zdziwił się Donald Trump i Elon Musk, że wszystkie media tak zwane mainstreamowe omijają ten temat. W Niemczech natomiast, proszę Państwa, w Niemczech jest absolutna nagonka na tych Bauerów, na tych rolników. Wciska ich się w prawicową, ekstremalną taki kąt. Uważa się ich za niemalże nazistów, proszę Państwa, ludzi, którzy chcą tutaj zburzyć ten system, chociaż oni cały czas mówią, że będą bardzo, bardzo delikatnie protestować, że nawet puszczają policję, że te z ich blokady, że są możliwości dojechania karetkami. Natomiast w gazetach już jest, proszę Państwa, nagonka na nich straszna. Także widać, że coś tu się szykuje w odróżnieniu, proszę Państwa, od Black Friday for Future, kiedy dzieci wychodziły na ulicę i, proszę Państwa, demonstrowały dla poprawy klimatu. To było wspaniałe protesty, jak, proszę Państwa, ci się klimatyczni idioci przyklejali się do
do ulic, również w gazetach popierano niemalże, sympatyzowano z tym. Teraz, proszę Państwa, tej sympatii nie wyczujemy. Jest mróz w niemieckich mediach. Mróz taki, jak tutaj na samej górze widzimy, że tam już spadł śnieg. A dzisiaj mamy powrót wiosny. Tu mamy jakieś 18 stopni, proszę Państwa, piękne słońce, cieplutko. A na górze widzimy, jest już śnieżek też w Albanii. Także, proszę Państwa, no, dzieje się. Trzymajmy kciuki za tych Bauerów, że nie zostaną tak rozgromieni jak 500 lat temu, że nie stanie się ten sam, proszę Państwa, scenariusz, który przećwiczył globalista numer jeden Trudeau w Kanadzie ze swoimi obywatelami, którzy swoimi ciężarówkami też blokowali Ottawę, Montreal. Wiemy, jak się to skończyło. Zagroził, że im zabierze i pozabierał im zabawki. Proszę Państwa, wszystko się skończyło, wszystko ucichło. I tutaj wygląda na to, proszę Państwa, że ci Bauerzy niestety nie otrzymają tutaj ręki. Ta mafia na górze nie chce rozmawiać. Ta, proszę Państwa, zielono czerwona proszę Państwa, elita na zielono, przemalowani komuniści czerwoni, oni nie chcą rozmawiać. A oni, proszę Państwa, są pewni swego. Oni wiedzą, że te miliardy, które chcą ściągnąć od tych Bauerów, są potrzebne na ich zieloną, idiotyczną ideologię, aby, proszę Państwa, budować wiatraczki i fotowoltaiki, które absolutnie się do niczego nie dają, ale to kosztuje. To kosztuje pieniądze. Również, proszę Państwa, migracja. To potrzebne są miliardy. 60 miliardów, proszę Państwa, w zeszłym roku. 1,5 miliarda na odszkodowania dla ofiar Holokaustu Żydów. To są, proszę Państwa, miliardy ciężkie. 2 miliardy na pomoc, proszę Państwa, we wprowadzaniu zielonej energii w Afryce. Także to są pieniądze, które, proszę Państwa, są wyprowadzane z Niemiec, ale dla rolników pieniędzy nie ma i to się tu nie podoba. Nie podoba się. Coraz więcej ludzi w Niemczech widzi, że te ogromne sumy pieniężne, które wpływają do niemieckiego Ministerstwa Finansów, są po prostu rozdawane wszędzie, ale nie tam, gdzie je Niemcy, tak zwani bio-Niemcy, potrzebują. Ci rodowici z krwi i kości Niemcy traktowani są jako biali faszyści, proszę Państwa. Biali faszyści, takie już padały tutaj słowa w telewizorach, że nazi-oma, więc nazistowska babcia, że to pokolenie jest niebezpieczne. Taka tu jest propaganda, proszę Państwa. I dopóki ten system nie zostanie odrzucony, to widzę to bardzo, bardzo kiepsko, ten cały protest tych rolników. Boję się, że mogą podzielić los tych, którzy przed nimi już to próbowali. Oby tak się nie stało, oby, proszę Państwa, nastąpiło jakieś ogólne wzruszenie, poruszenie w Niemczech i aby ten, proszę Państwa, rząd odszedł. To jest jedyna na dzisiaj metoda. Na jutro oczywiście to też nie jest dobre, ale będziemy oglądać, będziemy patrzeć. Na razie jest fajnie, jest ciepło. Pozdrawiam wszystkich z Albanii i życzę dalej miłego tygodnia. Będę tutaj, proszę Państwa, śledził dla Was tą sytuację w Niemczech. Jeżeli coś będzie się działo, to zaraz proszę oglądać mój kanał, czytać również tutaj różne takie, proszę Państwa, opisy i komentarze. W tych komentarzach również będę zamieszczał jakieś ważne informacje na temat tego, co się aktualnie w Niemczech dzieje. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli, proszę Państwa, niebawem szukać takich miejsc właśnie jak tutaj w Albanii, jakichś schronów, proszę Państwa, że to wszystko się jakoś dobrze zakończy.